Celem konkursu od początku było wyróżnienie tych prac i naukowych, i popularno-naukowych, i beletrystycznych, które się koncentrują na naszym regionie. Więc to jest po prostu pewien bonus, można powiedzieć, dla autorów, że ktoś ich pracę dostrzega, no i stara się wyróżnić czy docenić. Wbrew pozorom osób, które pamiętają Fidlera z bezpośrednich kontaktów, jest już naprawdę niewiele i bardzo trudno jest do nich dotrzeć. Było więc to takie zbieranie różnych szczątkowych relacji i ubieranie tego w książkę. Fidler napisał dwie powieści autobiograficzne, ale nie doprowadził w nich swojego życia do końca. One się kończą tylko razem z okresem międzywojennym. W związku z tym cały okres powojenny jego życia, najbardziej chyba frapujący, ciekawy, ale też trudny dla niego jako autora, trzeba było zrekonstruować. Zawsze jest to proces długotrwały, no bo wiadomo, większość tych rzeczy tutaj się znajduje w materiałach archiwalnych, no które trzeba mozolnie studiować w archiwum, czyli przykładowo jak badamy dzieje, na przykład piszemy o tych robotnikach rolnych, no to musimy sobie zbadać akta poszczególnych majątków, czyli zejść do takich akt już najniższego szczebla, jakichś pojedynczych kontraktów pracy, jakiejś korespondencji gospodarczej, jakichś opisów na przykład tych zabudowań, w jakich oni mieszkali i tak dalej, i tak dalej.